a dobra. To klucz. Tak, bo jeszcze pieniądze. Szafki chciałem otworzyć. Szafka, szybko, szybko. Szafka druga, druga, trzymaj. Jak będę pierwszy, to tylko sam dalej. A może mi byście dali w końcu pootwierać? Szybka. Nie. Nie, to po co ci itemy? Ty nie chciałaś itemów przecież. No właśnie. Dobra, no, podniosę. Konewko. A, no i fajnie, fajnie by było, jakbyśmy się nie odradzali, nie jak umrzemy. No to nie odradzamy się, dobra, 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 challenge krzyciłaś. Okej, okay, Ola. Dobrze. Przyjmuję wyzwanie. Ale cię wyzwałam teraz, no. Nie? Aż ręce dobra. Mi opadają. Które drzwi? Szóste. No siódme. Trochę ci odpadają. To trzeba są ci ręce, które odpadają. Ile kasiury? Ręce, pęce w której nodze? W lewej. Lewej. O! Ale się zgraliście! Synchro, jak kurde, to poszło w ogóle? I to nie było ustawione! Wcale mu nie napisałem na Discordzie. Wcale to nie był napisany wiecie, scenariusz, wiecie co mam powiedzieć a ja robię dodatkowy challenge i ja przychodzę bez żadnego złota. Ej! Co? Zabrałeś mi... O, zapalniczka! O, ludzie mi kusiło, żeby kliknąć. O-o. Wiesz, Ola? Ja już prawie kliknąłem, żeby to zebrać. No, znaczy, no jak niechcący podniesiesz przez przypadek, no to okej, okay, po prostu nie o. Używaj tego, nie? Mm. No. No nie otworzysz tego! No, no, no. I teraz możemy zabrać skrzynkę ze sobą? O. Mówiłem, że wiesz co? Nie, nie, ja tu zostanę. Eneba to sklep cyfrowy, w którym znajdziesz szeroki wybór gier, kart podarunkowych oraz innych produktów cyfrowych. Sklep cieszy się coraz większą popularnością wśród klientów, co potwierdzają wysokie oceny na Trustpilot. Eneba oferuje atrakcyjne ceny na gry, zarówno nowe, jak i starsze tytuły. Sklep posiada również profesjonalny support, który jest dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Co ważniejsze, na Eneba możesz zakupić gry nie tylko na platformę PC, ale również na konsole, takie jak PlayStation, Xbox czy Nintendo. Wejdź na stronę Eneba z mojego linku i sprawdź aktualne promocje na swoje ulubione gry. Wiecie co, sobie właśnie uświadomiłam? Co? Że jak będziemy w tym takim pomieszczeniu, gdzie to chyba okolica 60 drzwi jest, jest taka długa piwnica, będziemy szukać tej dźwigni. Będzie niefajnie. No, będzie ciemno. Będzie bardzo ciemno. Krystian nie umie w obrazy. Krystian miał problemy w dzieciństwie. On nie umiał klocki układać. Kwadrat z prostokątem. Ale bez tak. A dlaczego zaraz problemy w dzieciństwie? No bo nie umiałeś trafić klocuszkiem w te zabawki takie. Sam co trzeba było trafić klocuszkiem w te kształty. Ty byłeś złodziejem i kradłeś obrazy w swoim poprzednim alter ego. Krystian nie potrafił grać w kształty. Ale was teraz porobiłem. Tu. Super, dostaliśmy znowu skrzynkę, w której nie mogę otworzyć. O, fajny ten korytarz, taki nie za długi. Chodź, na szybko. Miałam psyta już, o mój kurde, Boże. O kurde, no, przestań. Co? Psst. No to byłeś ty. Psst. No, właśnie. Psst. O, jest zimno. Psst. Myślałam, że moje pierwsze psst. Pieniądze podniosę. Psst. 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 Chłopaki, idziemy dalej. No wiem, wiem, idziemy. Wiem. Psst. Czy są jakieś pokoje do otwarcia? O! Ola, dobrze! My się komunikujemy ze sobą. O, świeczka! Świeca! Nie możemy! No wiem! O-o. Do tyłu lepiej, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Tu są cztery szafy. To jest moja szafa. Mogę zamknąć drzwi? Ola, nie mogę. Nie mogę, Ola. Nie, próbuję. Nie możesz, Majda. Nie działa! Próbuję. Chowam się. Będzie się... Para, idziemy, para, moi drodzy, para, idziemy. Naprzód! Idziemy przejść. Gdzie jest te siódme drzwi? Musimy nazwać dors. Jakoś naszą drużynę. Drużyna... Za długie. OKM. KGM. OKM. KGM. OKM. Czemu O? Ola, Krystian, Maciek. OKM. OKM. Ojejku, ojejku, ojejku. Albo MKO. Albo KOM. KO, tak. Nie chce zapalniczkę? Nie, nikt nie może zapalniczki. A, no tak, dobra, dobra, dobra. No Jezu, co to było? Krucyfiks? O Jezu, już myślałem. Psyda miałam. Nie psytnął mi. Migo, migo. Żartowałem to oczy. Łaci, łaci są wszędzie. To są... Migo, migo. Żartowałem to są oczy. Piękne oczy. Z wrażenia dobra. Spadła aż półeczka. O, no, 31. A my stoimy z Olą i się patrzymy na będziemy siebie i czekamy. Będziemy już uciekać. Tak. Ciemno tak. Jest. Ja bym chciał dwie rundy później dopiero ciemno. Uciekać, ponieważ nie jestem przygotowany na to i kondycyjnie się nie przygotowałem na ten run. To tak. Stań z boku i porób tego.
Nie mogę. Czy mogę topnąć sobie pompki z boku, jak już będziesz miał dobrze, to mów. A mogę topnąć nóżką, że mi się nie podoba, że biegniemy teraz? Możesz. Tak, zatrzymaj się i mu to powiedz prosto w oko. Nie, 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 bo powiedziałeś, że nie mogę się zrespawnić, nie zbajtujesz mnie teraz. No on ma jedno oko przecież. Nie, no to wszystkie na ścianach. Zależy, oczy. Zależy z której strony patrzysz. No, he, he. Okej, ja już na przykład brązowe oko. Krystian, przestań! On ma jedno, oko jest czarne. Widziałem Ola na prawo. No, no czasami czarne. Widziałem dobra, teraz na lewo. Dobra, ja tu nie otwieram, bo tutaj są i te, nie mam kusić. Co? Jezu, no miałam go znowu. O, prawie podniosłem, kurczę, ale dobrze, że się udało, a że co nie. Tam było, to ja zasłonię, zapalara. Żeby nie... Dobra, ja zasłonię, żeby nie kusiło. Okej, okay, okej. Okay. Krzysiem, przestań z tym psytowaniem. Nie podziała ci. To już nie jest śmieszne. Wow! Ola, a takie pytanie. Monet. Słucham. Jak będę miał na krucyfiksa, to mogę sobie kupić i do wyrwy ciana odstawić, czy nie? Nie. Możesz, ale nie możesz go używać. No nie użyję. Nie możesz mieć przedmiotu. To ci pozwolę. Nie, nie pozwalam. To ściągnij pasek, bo masz założony. Ale on... Ale on nie będzie korzystał. On nie będzie korzystał z tego krucyfiksa, on chce chyba tylko sobie do no, portalu nie przenieść. Wiem, on no tak. Po prostu jest podejrzany, bo chce dotykać go, to już jest dziwne. Ale od razu jak wyciągniesz tego krzyża, to jesteś dyskwalifikowany. Dobra. Widzowie, ale na początku jak go wtedy kupi, to i tak go wyjmie, więc od razu jest dyskwalifikowany wtedy, przy kupnie. I wtedy wszyscy piszą Maciek oszukista. To jest moja. Ha, ha. A moja? Gdzie jest? Dalsza czy bliższa? Krystian? Nie wiem, ty się zostanę. Krystian myślał, że go stroluje. Ty sam myślałeś, że się strolujesz, ja wiem o tym. Tak. Uwaga, nie ma psycha. 48, 49. Ej, w sumie nie przemyślałam jednej rzeczy. Jakiej? Możemy się na chwilę zatrzymać? No. O, migają światła. No bo wiecie, że książki to też są itemki, nie? No to GG, well play. Dziękujemy za obejrzenie tego fajnego. I pamiętajcie, żeby subskrybować Gilatis New i Koneko Chan i let's go. Chcesz zgadywać kod? No nie tak, możemy tak. To jest jakby... dobre. No nie możemy książki. Ile to ma? Wiecie? Pięć? Pięć? To chwila, to nie będzie silnia z pięciu przypadkiem? Ja nie wiem, a co to znaczy ślina z pięciu? Ślina z pięciu oznacza to, że jak ktoś napluje na lewą rączkę i przerzuci na prawą rączkę, to będzie miał dużo możliwości jest naplucia to, później w innych jest kierunkach. Jest to iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do n. Okej, okay. Czyli Krystian łamie kod, okej. Okay. Czekaj, ile jest pięć silnia wynosi ile? On jest ten 120 mądry, możliwości kombinacji chyba. Nie, za mało. Na myślisz, pewno że za mało? No 120 kombinacji przy pięciu cyfrach, ty dobry jesteś, no, no ty tak. Matematyk jesteś. No tak. No tak, na pewno, ja zaraz na Wikipedii to wklepię. Krystian, no słuchaj, no nie możemy. Jak 120, co? Aż ja wpisuję, nie? 5, pięcioszyfrowy kod, ile kombinacji? Najszybciej będzie, nie? Bez jakichś matematycznych dziwnych wykombinacji. No to sprawdź, ja to mam w nosie. Ile? Zaraz to przeczytam, tylko szukam, bo nie potrafię takiej liczby powiedzieć. Mm-hmm. No dobra, jest napisane, że 120 możliwości. Tysięcy w sensie. Nie, no bo 120 no tylko. Z dwóch cyfr możesz mieć dwie. Z trzech możesz mieć trzy silnia, no czyli dobra, dziewięć możliwych kombinacji. Albo okay. Chyba, że źle coś powiedziałem, to widzowie z mnie podsumują. Dziewięć? Nie, chyba... Weźcie siedem? Nie, ważne. Nie jestem dobry w matematykę. To co? Ja idę na samą górę i elo. Ale tutaj są pożyste, tak? Nieporzyste. Nie, źle powiedziałem, to jest niemożliwe. Ja też idę na górę. Ja idę na, nie wiem, lewo. Chcesz, to weź sobie kartkę już, Maciek. Chyba sądzę, że mnie starczy nawet cały zeszyt na to, ale... Nie, no więcej na pewno kombinacji można. Na pewno jest więcej. Ja próbuję to gdzieś przeczytać na internecie. Mądre głowy idzie. Na pewno to zrobiły. Dobra, idę powoli. Można wchodzić na górę, Krystian, bezpieczny. Ja nie wiem, okay. Ja nie umiem czytać. A ty gdzie, Krystian, jesteś?
On książki czyta. Ja sobie czekam na dole. A ty siedzi ty. Co on tam robi? Ja czekam. Na co? Czekam, aż już otworzycie. Aha. Dobra, jak coś same zera nie działają, słuchajcie. A, nie mów, że same zero pisałeś. Dobra, nie, poczekaj. Randomowo. Za dużo trójek było. Dobra, dobra. Dobra, jeszcze masz czas. Spokojnie, Maciek, spokojnie. On jeszcze długo, długo będzie szedł. Nie no, jak trafimy, dobra, to w ogóle zwała. Wychodź. Nie no, to będzie zwała, jak to trafimy, nie? Nie zrobimy tego. No nie zrobimy i na pewno nie jest tyle, co podzielę 120. No, pięcioszyfrowy kod, ile więcej kombinacji ma? Ja wam nie powiem, nie wiem. Ile? Krezen, czy ty się poddałeś tam na samym starcie? Nie, ja po prostu czekam, aż zrobicie. No nie, no, to jest nierealne. To jest nierealne. No sami nie chcieliście zbierać. O Boże, Krystian, no! 100 tysięcy. 100 tysięcy kombinacji. Nie, nie ma opcji, że to zrobimy. No 100 tysięcy kombinacji, no jasne, że nie. Mogę podnieść, czy nie? Nie, no, róbcie, no. Chociaż jedną. Podnoś. Chociaż jedną. Trójkę. Ale co to mi mówi, jak nie zebraliśmy tego? Nie, nie mamy notatki. Krystian, idź po notatkę. Nie. No dlaczego? No nie, sami se róbcie. No nie. Dobra, Ola, ja robię to tak. Figurę ciana właśnie teraz... O. Chyba mu w brzuchu zaburczało właśnie, wiesz? Oby nie. Tak? Chciałem koło niego przebiec po prostu. Tak, widziałam właśnie. Krystian, no weź chociaż kartkę, żebyśmy kombinację wiedzieli. Ty, no dobra, czekaj. Krystian. Mam, uwaga, mam kalkulator kombinacji. No. Ilość elementów jest od 1 czy jest od 0? 0 też jest? No 0 też jest. Czyli jest od 0 do 9, czyli 10 elementów, ilość wybieranych elementów 5, bo tylko jest 5. Rozwiąż 252 kombinacje. Proszę bardzo, możecie kombinować. Już macie mniej niż 100 tysięcy. No na pewno. Tak, na pewno. No już macie zdecydowanie mniej, okay, bo już macie dwie liczby. Okay. Super. No, no, na pewno. To też można. No, nie wiem, wpisz 1, 3, 3, 7, 0. Nie, ja muszę po kolei to zrobić, słuchaj. Ta, lecisz 0. Okay. 0, 0, 0, 0, 1, 2, ale też 3, mogę z tobą robić. 4, nie pasuje. 5, 1, 8, 7. 7. 6, 0. 17 i 16, 4, 3. Maciek, bo figura tu idzie. Dobra, niech idzie. Figuracian. Dobra, niech idzie. Krystian, pozbierasz na dole wszystko i ten, chociażbym widział liczby, jakie są. Będzie wtedy ułatwione do 8 cyfr. A jakie są liczby? No właśnie. Na razie mamy 3, 8, 1, 7, 7 zebrane. Mhm. No, a na dole musisz zebrać. No bo to któraś z tych musi być, nie? O. Maciek, czemu To Maciek cię zabił. Słuchaj. No cóż. Ja nie wiedziałem, że to jest Krystian. Pozwalam ci się odrodzić, bo Maciek cię zabił. Ale Ola, ja naprawdę nie wiedziałem, że tam jest... Możesz. Takie były zasady, że nie można. Możesz, bo Maciek cię specjalnie zabił. Nie specjalnie, Ola, ja nie wiedziałem, że on jest tam pod spodem. Ja myślałem, że on jest gdzieś tam dalej. Ja sobie biegłem po prostu do góry i patrzę, jak Krystian jest tam i mówię, już za późno. Jasne. Ja chciałem tego, wiesz, wyjść sobie tędy, nie? O tak, górą, nie? Patrzę, Krystian jest, patrzę, figura Chan biegnie i mówię, no to już po Krystianku. Okej, okay, dobra. Cześć, okay, Krystian. Okej. Okay. Cześć, Krystianie. Siemka. No Maciek, nie biegaj tu. Mamy osiem. A, to wszystkie są już. Tak, 3, 8, 1, 7, 7, dobra. Ja nie wiem, gdzie on jest. Cześć. Chyba tu idzie. Chyba do góry idzie. Chyba do góry idzie. Tak, idzie do góry. Nawalony. Cześć, Ola. Cześć. 3, 8, 1, 7, 7, 5, 6, 4. Fajną masz troskawę we włosach. Dzięki. Tylko do takich liczb musimy się ograniczyć. Nie zrobił kombinacji. Na następny raz powinniśmy zrobić tak, że przechodzimy dors, ale robimy kombinację tylko tak, że każdy może podnieść jedną książkę. 8, 1, 7, 7. No myślę, że to by było ciężkie. Nie. 3, 5 zróbmy. Nie wiem, zajmę 4. 6. A, bo on nie ma kartki? Nie ma. I 1. Nie. Dajmy, Boże, 7. Jest zbugowana, możesz iść. Dajmy 7, 1, 5, 6. 6. Może 6, 7. Maciek, bo figura idzie. 7, 1 i 3 dajmy.
No też nie. Maciek. No jest problem. No, dobra. Nie zgadłem. Będzie 4, 7. 4, 7. 7. 8. 8. 3. 3. Oj, 3 zminąłem. Kurde. Jeszcze raz. Nie. Nie było. 1. Figura 7. Idzie na górę. Figura 7. Idzie na górę. 3. Kurde. Krystian, ty zabierasz figurę, czy czemu ona tu nie wchodzi? Ja nie wiem, czemu ona tam nie idzie. No weź kartkę, Krystian, przecież nie damy przy rady. Chyba już kod napisałem jakiś czas temu, co wy dumacie? Myślałem, że wy trolujecie. Jaki kod? A gdzie nam napisały? No przecież na czacie jest napisany kod. Ale ja mam czat zamknięty. Ja też zamknięty mam czat. 37574. 3... 7... 37574? Nie, nie zrozumiałem. Figura idzie. Nie, znowu poszła na dół. Idź, Christian, jak ogarniasz kody. Na dół cały. Ona w ogóle tu na górę już nie wchodzi, no, zepsuła no, się. No. Przez to, że Christiana zjadła. Wiu. Dobra, przyszliśmy. Christian na kucaka robi, czemu? Duże głowy, zapalniczka. Nie możemy. Tylko nie możesz go użyć. Weź sobie, schowa jasne do portalu, ale nie możesz go użyć. Dobra, nie było widać. Od razu schował, nawet nie miał go w ręce. Hej. Nie no, miałem w dłoni. O, tutaj coś jest, dzień dobry. Miałem w dłoni, Ola, wiesz? O kurde, obraz leży na ziemi. Pierwszy raz w życiu takie coś rzeczy widzę w Dorsach. Co jest w ogóle? Jakiś obraz poleciał, to w ogóle to jest. Ola. Tak? Oficjalnie chciałem powiedzieć. Oficjalnie co? Że jesteś największym odkurzaczem w Dors. A dlaczego? Apeluję o 17 fanartów z Olą odkurzaczem znowu. A co ja zrobiłam? Proszę też o odkurzacze pionowe, bo takich było ostatnio mało. Co to w sensie odkurzacze pionowe? No taki bezprzewodowy w sensie. Aha. Bo Ola jest odkurzaczem. Ja zdążyłem tylko zobaczyć, co tam jest i ona... I nie ma już. Nie, tak nie było. Tak było. Bo mrygnęło. Było. Tak było. Nie mrygnęło. No i co? Coś chciałaś powiedzieć? O. Ja? Broń Boże. O, leci! Ale ty! Ja już zwątpiłem, chciałem biec! Okej. Czemu on poleciał tędy? No czemu nie? Bo to były dobre drzwi. Aha, ja myślałem, że tam na dole w ogóle, nie? Maciek, duża głowa jest. I ma duży. Gdzie klucz? Ale daj, masz Maciek duży... Gdzie jest klucz? A, leżał sobie, odpoczywał. Chowam się. Chował się przed Maćka dużym nosem. O, zdjęcie furasów na prawo. Zdjęcie furasów? A mieszkają z mamą? O. Które? Te! Dobra. O nie. Ciemne pomieszczenie, ciemne pomieszczenie. Ale po co tu wchodzimy? Po migu było. O nie, to ja idę na prawo. Ja na lewo. Ja zawsze idę na lewo. Ja nasłuchuję. Dobra. O Boże, miałam psyt, mi nie psytnął znowu, a, nie? A, tu jest Bandzik. Jak może być psyt, a nie psytnąć? No nie psytnął mi, autentycznie. Muszę Robione. Się rozglądać. Słyszałem, Krystian zrobił. Wow, jak ty to ogarnąłeś? Ma wallhacka. Jestem ciemny. W sensie, no. A wiecie, że mi ostatnio tutaj przeleciał Rush, mimo że nie otworzyłam kolejnego pokoju? I to tak w trakcie mi przeleciał. To tak jak teraz. Znaczy nie, ja tam chodziłam na dole. To jest moja, przepraszam. Chodziłam na dole i tak na górę przeleciał. Jezus. O, dzięki Maciek, że tu wlazłeś. Miłe to było z twojej strony. Proszę. Ej, ale chyba nic nie leci. A on szybciej wlazł. Tak. Dobra, idę. Pan Diup mnie złapał. Nie ma psyta! Psst. Nie! Psst. Był. Przynajmniej u mnie. Pieniążki. Maciek sprawdza, szuka pieniędzy pod łóżkiem. Ciekawe, gdzie jest Maciek? No, widziałaś mnie? O nie, Maciek, chodź, muszę ci to pokazać, bo ty to zepsułeś. Patrz, no. Patrz na to, Maciek. Cieszę się, wychodzi. Ciekawe, gdzie jest Krystian? No nie mam pojęcia. O, dobra, poszukajmy szafy. Wyszedł z szafy. Hej, Krystian. Chowaj się! Chowam. Dobra. Przebiegam dalej. Jak on przeleciał przez kominek?
Normalnie. Chciałem go zgasić. Tu. Dobra. No Maciek! Co? Przecież to ty źle poszyłaś. No to może. Idziemy dalej! Idziemy dalej! Uuuu! Pieniądze. O, a tu w ogóle szyby nie ma, jak śmiesznie. Ale nie było migo, jakby co. Dobra, to biegnę dalej. Domyślam się, że nie było. O, się zamknęło. Dobra, musimy znaleźć... O, mam klucz, chłopaki, już. Dobra. No. Nice. Ale nie wiem, jaki numerek. Musisz spojrzeć. 7-1. 7-1. Na prawo. Pup. Tam jest. Pup. Dobra. Teraz 72. Mrygnęło, ale to są oczy! No. Nie takie, boimy się. O kurde, pierwszy raz takie coś mam chyba. Jaki fajny ten pokój. Chyba... Znaczy, nie, o. My już przechodziliśmy tylko z drugiej strony. Aha. Dziwne. Będziemy uciekać, będziemy uciekać. Prawda. Nieprawda. Będziemy. Nieprawda. Prawda. Nieprawda. Prawda. Panewka biegnie w miejscu, widziałem. Nieprawda. Prawda. Nieprawda. Prawda. Ja stoję. Prosto! A ja se stanąłem w lewo, w prawo w ogóle, nie? Prosto znowu! Co wam? Jej, da. Spokojnie, to nie jest takie ciężkie. Lewo. Można się wzilować w tym biegu. Dobra. Lewo, prawo. I łapki w górę i uciekamy, nie dotykać ognia! Dobra, Esa! Łapki w górę. No co, no bo tam łapki są i są no wiem, w górze, wiem, nie? Kanapki. Łapki, kanapki. Łosiemy, dwa. Kanapki. Jaki ładny obraz. Ale speedrun leci, co? Tak. Nie wliczając tego, kodu. Figury. Kodu? Kodu. Kodu. Mogę. O mój Boże, czemu ja zawsze krzyczę? Ja się boję tego dźwięku po prostu. Przecież jest dużo czasu. Bardzo. O nie. Raz. A! Co, złapał cię? Nie, na styk. Spokojnie. Dobra. Raz. O kurde, to było na styk. Dwa. Dobra, raz. Siema, bambusz. Raz. Bambusz. A Maciek oczywiście nie mógł pójść do szafy tutaj, tylko musiał jeszcze kolejne drzwi otworzyć, nie? Tu? Ja tam nie widziałem szafy. On tu zaraz obok mnie dosłownie chwilę poleci, nie? Ja mam bardzo mało czasu, żeby wejść. Co się stało? Zepsuł się. O, dobra, uff. Bo on się zepsuł na chwilę. No ja wiem właśnie, nie? O Boże, jak tu ciemno! A! A! O, oświetla nam drogę trochę, to w sumie dobrze. O, słyszę ps. Nie, już siema, nie było psy, ta nie było. Ja miałem ps. O! Dup. Nie! Nie wiem, jakie ja drzwi! Ja myślę, że 8-8. 8-8. No to... Chodź. Leci. Haha! Sorry, Krystian. Sorry. Krystian, znalazłeś schronienie? Tak. No i super. Dał radę. Siema. No bo ja mu szafę za... Czemu ten pokój jest taki czerwony? W ogóle my w ogrodzie nie byliśmy. Ale spoko. Właśnie! Spoko, nie? O-o. Ja nie wiedziałam, że to już. O. Co jest? Okej. Okay. Co jest? Psy tatujałam. Chciałeś ogród, to masz. Okej. Okay. Fajny ogród, Maciek, fajny. Maciek, podoba mi się. Jest beka. Ja nie wiedziałem, że taki jesteś ogrodnik. Ale jest beka, co? O Boże, my tego nie zrobimy tego drugi raz. O Jezus, słyszałam. Też słyszałam. Ale nie mam. Dobra, idziemy. O, będzie leciał go. Leci. Leci? Tak? Bo tak. Nie słyszę. Leci. Lezo! O Jezus! Dobra, poczekajcie, bo mnie zaraz Wojt zeżre, a ja nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, bo Jezus, w pułapkę kurde, wladłam trafiłaś jeszcze. W pułapkę, słyszałem. A, w którą stronę za drzwi? W prawo trzeba iść. Nie wiem, czy nie leciał. O nie, w tą stronę, dobra. Otwieram jak coś. A, kurde, wlazłem leci, w leci, 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 leci. Wlazłem w leci. Jeszcze masz czas. Dobra, dobrze. Gdy jeszcze psy tam miałem, czy albo to Krystian był. Ja wolę iść przy ścianie, nie? Bo przy ścianie pułapek chyba nie ma. Ja nie wiem, gdzie idę. Leci znowu!
Dobra, ja siedzę w szafie, Mi się chyba uda. Zaraz mnie wywali! Leciał. Jaki fart! Umarłam! O nie! No nie! Naprawdę! Weszłam do szafy i razu mnie wywaliło! Konewka! Biegnij, Maciek, biegnij! Co ty robisz, kamoniu? Ola, to były ostatnie drzwi. No! Gigi, Wipi! No nie! Dlatego, że weszłam do szafy i dosłownie od razu mnie wywaliło, nie? I on przeleciał w tym momencie. Bo za długo siedziałaś w szafach, dlatego. Słabo trochę, no ale no trudno. No trudno. Nie, Ola! No trudno, no musisz to zrobić. Teraz szybko musimy to robić. Za to widzowie ci zostawią kanapkę w komentarzach. Dziękuję. To ja poproszę taką ładną złożoną. Dobra. Żeby był chlebek i drugi chlebek i pomiędzy chlebkami jakieś ulubione składniki. Krystian biegnie w tym samym kierunku co ja, co jest? Maciek, a ty do rifta miałeś iść. A no tak. Niezły rifter. Ale zbieram, Ola, te na razie, ja wiesz? Wiem, ja cię obserwuję. Słyszysz go, czy jest zlagowany? Zlagowany, jest, stoi w miejscu. Zepsuł się znowu. Ja go słyszę zepsutego. Tak, on się zepsuł. On odpala silnik. Ale stoi na środku? On robi... Tak, on odpala silnik dopiero. On chyba jest na środku, no. On diesla ma. Nie, gdzie on jest? On jest tam. O, poczekaj, poczekaj, aż Krystiana zobaczę. No, no. Jestem! Jak do szafy wejdziesz, to się naprawi. Świeci się, jakby bez kitu się odpalał. Nie może uruchomić silnika. Maciek, spójrz na niego, wejdź po prostu taki wykucnięty. Biedna figura. Tutaj Krystian już był, czy nie? Nie. Jak wejdziesz do szafy, to się powinien naprawić, bo wtedy będzie do ciebie szedł, nie? Krystian, to wejdźmy razem do szafy lepiej. Jakaś jedna bateryjka gdzieś została. Może być na górze. Do Maćka poszedł chyba. A nie, zgliczował przy tobie stoi. Zgliczował się, tak, bo tak, nie tak, mam minigierki. Nie, bo on ma minigierkę u Krystiana, możesz wyjść, jak jesteś w szafie. Tak, mogę wyjść? Ja tu pilnowałem, żebyś sobie mógł zbierać bo w tym czasie. Widzę, on Krystiana teraz sprawdza. Tak, poszedł sobie. Tak, ale nie wiem, gdzie wyszedł. Możesz chyba Krystian... Nie! Ja uciekłem, Tak, tak, bo on tam mogę z tyłu jest. Mogę iść? Poczekaj, nie wiem, gdzie jesteś, Maciek. Możesz iść, możesz. O, za mną był. Ola, widziałaś? No. Tak, tak, ja widzę. Jeszcze on stoi tam w szafie. Się zgliczował. To jest ostatni bezpiecznik, możesz już iść. Ale kluczyk, jeszcze kluczyk. To już wezmę. A ja, Maciek, poczekaj, do riftu, odpalisz, poczekaj. To... No to idź se do riftu, Jezu. To mu się zamknie, o to chodzi, nie? Poczekaj. Ale klucz ja mogę też mam tu wziąć. Krzyż. Możesz wziąć, ale nie możesz odpalić niczego. No właśnie. Jej! Odłożyłeś? Tak. Odłożył. Cześć, Krystianie. Halina, dawaj. Cześć, Olcia. Masz kulczyk. Ja zostanę tutaj. Ola, będę w kascence, czy nie będę? Ciekawe, co będzie sobie byś w Krystian, szybciej. Krystian, szybciej. Wkładają się. No, szybciej. Nie będę. Maciek, i uga-buga, gorylica. Nie mam mnie. Uga-buga. Szukał Maćka. Dobra, teraz zagadka miesiąca. 1, 2, 3, 4. Zagadka miesiąca. To się ścigajcie teraz. Kto szybciej zrobi? Ta, ścigajcie, kurde. I co jeszcze może? Co, Halina? No nic. No właśnie. Turururu, etap zrobiony! Wow! Widzowie szaleją, piszą kanapka w komentarzach. Wow! Nice! 6. Drugi etap zrobiony! Kibice Hogwartu szaleją! A to nie tak. Czemu to chyba. Hogwart? To nie ta gra, Krystian. Nie spojrzałem. 7, 6, 4. Wyglądać jak bliźniaki syjamskie. 6, 4, 9. 7, a 8 też wyłączony. 4, 9, 6. Możesz 10, już, Krystian, 3. Wyjść. Bo ja już. Maciuś Cian to zrobił właśnie. O, gratulacje! Ja zrobiłem. Tak. Ja zrobiłem. Akurat na moim ekranie było, akurat była kascenka, jak ja skończyłem. Ta. Ewidentnie byłam to ja. Dobra, to jak ginę, w nosie to mam. No to gin. Elo. No, widzimy się w kolejnym sezonie. Do widzenia, żegnam serdecznie.
No naprawdę cię! Zeszłem tam. T-pose! Siema Maciek. Siema. Ale w sumie no, masz zdrowie. Do nieba, do piekła. Ty do nieba, Maciek do piekła, Maciek w dół zjeżdża. Tak.